Twoje dzieci tak niesamowicie grzeczne. Powiem ci szczerze, że sama mam syna i będąc na sesji do Zozo Design, pozazdrościłam ci tego, jak oni są niesamowicie posłuszni. Jak ty tego dokonujesz? No tutaj myślę, że każda mama teraz powinna zrobić głośniej. Wiesz, to nie jest trochę tak, że oni są tak bardzo niesamowicie grzeczni, a już na pewno nie są posłuszni. Oni mają bardzo dobrą cechę, że oni wiedzą, że moment, w którym musimy wykonać jakieś zadanie, musimy coś zrobić, ale to dotyczy nie tylko jakichś naszych zawodowych rzeczy, ale to też dotyczy szkoły jakichś ważnych momentów, to oni wiedzą, że trzeba się spiąć. I to jest coś, czego uczyliśmy ich od zawsze. Znaczy, że kiedy jest czas wypoczynku, ale jak przychodzi do realizowania jakiejś rzeczy, to wtedy zróbmy to i miejmy to z głowy. I oni potrafią się koncentrować. I to jest naprawdę ogromna moja duma. Oni, w ogóle cała nasza rodzina, i teraz patrzę na to nasze zdjęcie i tak się cieszę, że mogę pracować również z nimi. A jakie metody wychowawcze najczęściej stosujesz w domu? Czy są na przykład jakieś kary, czy raczej rozmowy? Nie, u nas jest taka, wiesz, my żyjemy sobie bardzo mocno związani. My jesteśmy rodziną, która bardzo się wspiera, bardzo dużo rozmawia, bardzo dużo się przytula, często mówi sobie, że się kocha. Tak naprawdę kary poza jakimiś takimi standardowymi. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem teorii, wiesz, kar. Uważam, że takie negatywne bodźcowanie dzieci nie jest dla nich dobre, więc wiesz co, to jest tak, że po prostu jak żyjemy razem cały czas, to oni też obserwują, uczą się i tak to jest. A oprócz tego są niezwykle inteligentni.